Ty, Panie Boże, stworzyłeś ten świat, jesteś wszechmogący i wszystko potrafisz, ale akurat na tej sprawie, o której myślę, no to Ty się pewnie nie znasz. No wszak to my tutaj żyjemy w tym współczesnym świecie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Bardzo lubię dzisiejszą Ewangelię, bo ona nas wyłamuje z takiego myślenia ludzkiego, że może Ty, Panie Boże, stworzyłeś ten świat, jesteś wszechmogący i wszystko potrafisz, ale akurat na tej sprawie, o której myślę, no to Ty się pewnie nie znasz. No wszak to my tutaj żyjemy w tym współczesnym świecie. Taka sytuacja ma dzisiaj miejsce w Ewangelii, kiedy Jezus słyszy: „No, Panie Jezu, myśmy wypłynęli o właściwej porze, wypłynęliśmy we właściwe miejsce i nie łowiliśmy nic, a Ty nam każesz wypłynąć i w miejsce, i o czasie, w którym się po prostu ryb nie łowi. I mówisz nam, żebyśmy po prostu wypłynęli na głębie i zarzucili sieci”. I co się okazuje? Że Pan Bóg wie lepiej. No wielkie zaskoczenie, że akurat Pan Bóg wie lepiej od człowieka. Nasza pycha i nasza taka ludzka ułomność nam każe myśleć o tym, że akurat na tych sprawach to może my się od Pana Boga lepiej znamy. Pan Bóg nas czasem musi tak zawstydzić i powiedzieć: „Słuchaj, no nie, no po prostu ja na tym się znam najlepiej, bo ja jestem Bogiem, bo ja stworzyłem ten świat dla Ciebie i ja chcę dla Ciebie najlepiej, zaufaj mi”. Czasem jest tak, że my, kiedy podejmujemy takie działania, czasem działania ewangelizacyjne, to myślimy sobie: „No dobra, to tu pójdziemy, tam pójdziemy, ale ci ludzie to na pewno nie będą chcieli słuchać o Jezusie, tamci ludzie też nie będą chcieli słuchać o Jezusie”. A Jezus mówi: „Idź, bo to nie Ty będziesz działał. Idź, bo ci ludzie też potrzebują dobrej nowiny. Idź i świadcz, idź, nie wojuj, tylko idź i dawaj świadectwo, że kochasz mnie i że jesteś moim uczniem”. I zobaczysz, co się będzie działo. Odtąd ludzi będziesz łowił dzisiaj. Jezus wypowiada takie słowa właśnie do tych, którzy nie dowierzali. Bo Jezus mówi: „Będziemy współdziałać i Ty będziesz moim narzędziem w świecie”. A zatem pamiętajmy o tym dziś, tego całego dnia, że Bóg posyła nas w różne miejsca i czasem nie spodziewamy się, że w tych miejscach ktoś będzie oczekiwał dobrej nowiny, a kiedy ją usłyszy, to może ten jego dzień, a może i życie będzie zupełnie inne. Miejcie dobry dzień. I tak, tutaj za mną jest Misz Paddington. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.